Szanowni Państwo, witamy na drugim wydarzeniu naszego projektu poświęconemu akcji Reinhardt, 80 lat po akcji Reinhardt, po przemysłowym wymordowaniu niemieckich Żydów. Program wykonujemy w kolaboracji, współpracy z Żydowskiego Muzeum Galicja, Centrum Holokaustu i Ludobójstwa z Johannesburga i z Domu Bojowników Getta z Izraela, więc mamy wśród organizatorów Polskę, Południową Afrykę i Izrael. Program jest nagrywany, będzie dostępny na YouTubie i na kanałach facebookowym wszystkich trzech instytucji organizujących to wydarzenie, prawdopodobnie jutro. Tak jak z pierwszym wydarzeniem, które odbyło się miesiąc temu, dotyczyło rozwoju ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej profesora Berenbauma. Jeśli mają Państwo pytania, proszę zapisać je w czacie. Jeśli zostanie nam czas, to mamy nadzieję, że Chris Webb i Tali Nates odpowiedzą na nie pod koniec. Przedstawię teraz naszych mówców, przedstawi Tali Nates, dyrektorka z Centrum w Johannesburgu. Dziękuję Jakubowi i całemu zespołowi z Muzeum Galicja i z Domu Bojowników Getta i mojemu własnemu zespołowi z Johannesburga, z Centrum Holokaustu i Ludobójstwa z Johannesburga. Ta współpraca działa wspaniale, jest dla nas tak bardzo ważna. Upamiętniamy 80. rocznicę bardzo ważnego wydarzenia, powstania trzech ośrodków zagłady, które nie są tak znane jak Auschwitz. Dla nas cieszymy się, że mamy z nami takiego znanego eksperta, Chrisa Webba, który napisał 6 książek o akcji Reinhardt, o operacji Reinhardt i obozach, które wchodziły w ramach te akcje, Sobibór, Treblinka i Bełżec. Jest dla nas wielkim zaszczytem. Z Chrisem współpracowaliśmy już wcześniej. Rozmawialiśmy też, braliśmy udział na tych samych platformach i zawsze mam okazję bardzo dużo się od Chrisa dowiedzieć. Chris, twoja gotowość, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania jest wspaniała. Zaczynając ten program, proszę, by Państwo wszyscy, którzy mają pytania, wpisali je na czacie. Na kilka z nich odpowiemy, ale zbierzemy wszystkie i odpowiemy je razem z umieszczeniem naszego nagrania. Odpowiemy na nie mailowo, które Państwo otrzymają od nas. Wszyscy Państwo, którzy zarejestrowali się na to wydarzenie, otrzymają odpowiedzi na te pytania, na wszystkie swoje pytania czy wątpliwości dotyczące operacji Reinhardt. Nie przedłużając, mam wielki zaszczyt, że Chris dołączył do nas, podzieli się z naszą swoją wspaniałą wiedzą dotyczącą operacji Reinhardt i trzech obozów wchodzących w ramach operacji Reinhardt. Po wykładzie Chrisa podzielę się z Państwem kilkoma opowieściami dotyczącymi obozów, a potem odpowiemy na pytania. Chris, proszę. Dziękuję bardzo. To jest dla mnie wielką przyjemnością, że mogę to zrobić dzisiaj i chętnie odpowiem na pytania pod koniec. Zrobię co w mojej mocy, żeby na nie odpowiedzieć. Pięknie pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Nazywam się Chris Webb. Jestem pisarzem, historykiem, badaczem. Prowadziłem badania dotyczące akcji Reinhardt już od ponad 50 lat, więc właściwie przez całe swoje dorosłe życie. Napisałem 6 książek, jak Italia powiedziała, dotyczące trzech obozów chodzących w armii akcji Reinhardt. Wszystkie trzy z nich, wszystkie te książki ukazały się już w dwóch wydaniach.
W tej chwili kończę kolejne wydanie książki dotyczącej Sobiboru i ukaże się w przyszłym roku. Prowadzę stronę internetową Towarzystwa poświęconej Zagładzie i także stronę dotyczącą upamiętnień. Proszę o następny slajd. Ta fotografia z czasów wojny pokazuje siedzibę sztabu akcji Reinhardt, Juliusz Schreck-Kaserne. Budynek dalej istnieje. Dzisiaj należy do uniwersytetu. W czasie wojny zastępca szefa akcji Reinhardt, Hermann Hoffler, mieszkał w tym budynku i pracował w tym budynku. Proszę o następny slajd. Gdy zaczęły się deportacje z Lublina w marcu 1942 roku, to wówczas ta akcja nie nazywała się akcją Reinhardt. Ta akcja pojawia się później. Odilo Globocnik, szef policji i SS na dystrykt lubelski, nazwał tę akcję tak na upamiętnienie Reinharda Heydricha, który został zamordowany w Czechosłowacji w Pradze w środku 1942 roku. Proszę o następny slajd. Na tym slajdzie widzą Państwo SS-manów za komendanturą w Bełżcu. To było kwatera Krystiana Wirta. I tam też mieszkał. Były dwa takie kamienne domy. Drugi jest z lewej strony. Tam w tych domach te SS przejęło je od polskich kolei państwowych. Muszę powiedzieć, że jeszcze o tym nie mówiłem, że SS-mani, którzy dołączyli do akcji Reinhardt, podpisywali swego rodzaju zobowiązanie, które mówiły, że fotografia jest zabroniona. Ale te zdjęcia zostały wywołane u fotografa w Tomaszowie Lubelskim i on zatrzymał drugą kopię. Więc te zdjęcia zostały przechowane tajemnie, te fotografie Bełżca. Ponadto zastępca komendanta Treblinki, Johann Neumann, i zastępca komendanta Sobiboru także kazali zrobić album zdjęć zrobiony w obozie w 1943 roku, ale dokładali starań, by na tych zdjęciach nie znalazło się żadne niepotrzebne, kompromitujące informacje czy miejsca. Himmler, Kruger i Globocnik spotkali się w Rastenburgu i kazali Globocnikowi zbudować obóz zagłady w Bełżcu. Wielu historyków twierdzi, że odpowiedzialny za Bełżec był Richard Domala, ale no, to nie on był za to odpowiedzialny. Znajdował się wówczas w Rosji, w Związku Radzieckim i pracował na wschodzie w ramach innego projektu, który Himmler zlecił Globocnikowi. Domala jednak był wcześniej w Bełżcu, był zaangażowany w tworzenie linii obronnych zwanych linią Otto i mieszkał w Bełżcu wówczas. Dlatego sądzę, że niektórzy ludzie uważają, że Tomala był zaangażowany w konstrukcję Bełżca, ale no nie był. Mamy na to dowody, że nie był. Proszę o następny slajd.
Często Państwo usłyszą o Christianie Wirtu, Wircie. Christian Wirt bez wątpienia był główną, kluczową postacią nie tylko w programie T4 mordu niemieckich obywateli, ale także kluczową postacią w Bełżcu Sobiborze i w Treblince. Rozwinął proces mordowania w Bełżcu, głównie metodą prób i błędów, ale na przykład próbowali, i niewiele ludzi o tym wie, z początku próbowali używać gazu do mordowania Żydów i innych niepożądanych grup z nazistowskiego punktu widzenia, ale w końcu doszli do wniosku, że nie był on dość skuteczny. Wirt był kluczową postacią w tym sensie, że był bardzo brutalną, antysemickim sadystą i wzbudzał strach nie tylko wśród Żydów, ale także wśród załogi SS, która mu podlegała. Był naprawdę jednym z najbardziej złych ludzi na tej ziemi. Proszę o następny slajd. Tu mamy zdjęcie Christiana Wirta w środku. Prawdopodobnie zrobione w Lublinie. Mężczyzna po lewej stronie to Julian Schwarzenbecker, a po prawej stronie Rudolf. Przynajmniej mogą Państwo zobaczyć, jak Wirt wyglądał. Proszę o następny slajd. Część z tej informacji i o tym już mówiłem, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do dwóch innych pozostałych obozów, w przypadku budowy komór gazowych w Bełżcu, te dni pracowali także polscy robotnicy. SS-mani w Bełżcu, jak już mówiłem, budowali ten obóz metodą prób i błędów, i gdy budowali Sobibór i Berlin i Treblinkę, to wiedzieli już, że niedobrze jest zatrudniać miejscowych Polaków do budowy komór gazowych, bo jest to zbyt niebezpieczne. Więc w pozostałych dwóch obozach stworzonych później wykorzystywali siłę roboczą ukraińską i niemiecką do budowy komór gazowych. O tym będę mówił później, gdy przejdziemy do Treblinki. Rzeczą nietypową dla wszystkich obozów zagłady jest to, że obóz zagłady, Totenlager, ta część obozu, gdzie mordowano Żydów, była zupełnie odizolowana od reszty obozu. Nikt, kto przeszedł bramę wewnętrzną do części eksterminacyjnej, stamtąd już nie wracał. Poza wiernikiem, wszyscy, którzy tam wchodzili, zostali zamordowani. Nikt nie przeżył. Bełżcu i w Sobiborze, a w Treblince kilku osobom udało się przeżyć, uciekli w czasie buntu. Myślę, że wystarczy to do tego slajdu. Nie ma żadnych fotografii komór gazowych z Bełżca czy Sobiboru. Więc tutaj polegam na rysunku wykonanym przez mojego zmarłego przyjaciela. I to jest komora gazowa z drugiej fazy istnienia obozu, zwane Stiftung Hakenholt. Hakenholt to był ten człowiek stojący na zdjęciu, które wcześniej pokazywałem.
To jest bardzo unikalne zdjęcie, wykonał je Billy Rutherford. No może Państwu dać pewne wyobrażenie, jak wyglądały komory gazowe. Proszę o następny slajd. Jeśli chodzi o chronologię, jak już wspominałem, akcja Reinhardt rozpoczęła się 16 marca 1942 roku do tego czasu doprowadził do perfekcji proces eksterminacji Żydów, zwłaszcza poprzez eksterminowanie chorych i niepełnosprawnych, wykorzystywał tak zwany lazaret, czyli szpital. Tych ludzi odizolowano z transportów, zabierano do masowych grobów w Bełżcu i zabijano nad grobami masowymi. Więc Niemcy zdali sobie sprawę, nie chcieli, by ktokolwiek zwalniał proces eksterminacyjny, więc dokładali starań, by tam też mordować osoby chore, niepełnosprawne, także dzieci. To było straszne, ale tak działał Wirt. Wirt wyjechał z Bełżca 1 sierpnia i został mianowany przez Grobecnika na inspektora wszystkich trzech obozów akcji Reinhardt. Zastąpił go ktoś, kto z nim wcześniej pracował w policji w Stuttgarcie. Ten człowiek nazywał się Gottlieb Herring. On nie był tak brutalny jak Wirt, ale i tak dość straszną postacią. Chcę wspomnieć o słynnej wizycie Kurta Gersteina, któremu podlegał, był odpowiedzialny za dezynfekcję SS. I odwiedził Bełżec, tak twierdzi, w sierpniu 1942 roku. Być może Gerstein odwiedził Bełżec więcej niż jeden raz, ale mówił o tym później. Po swojej wizycie do Treblinki widział 8 działających komór gazowych. W sierpniu 1942 roku były tylko 3 komory gazowe. Więc znaczy to, że Gersten albo odwiedził te obozy więcej niż jeden raz, albo pojechał do Bełżca później. Bo te dwa fakty się nie zgadzają. Transporty jeździły do Bełżca aż do grudnia 1942 roku, a potem powstrzymano mordowanie gazem. Więc rozpoczęło się w marcu 1942 roku, a skończyło w grudniu 1942 roku. I w ciągu tych 9 miesięcy zamordowano 500 000 ludzi. To jest straszne oskarżenie, pokazujące, jak skuteczny Bełżec był. Po powstrzymaniu gazowania rozpoczęto ekshumowanie ciał i kremację. Obóz został rozebrany. Ciało dokonano ekshumacji i spalono. Zasadzono drzewa na tym miejscu. Rozebrano budynki i obóz. Pracowników wysłano do Sobiboru, żydowskich pracowników, gdzie ich zamordowano. Obóz oficjalnie zamknięto 8 maja 1943 roku, jak twierdzą polscy świadkowie. Ostatnią rzecz, którą chcę wspomnieć, to że Niemcy byli dość ostrożni, jeśli chodzi o trzymanie akt. Nie było żadnych list transportowych. W każdym razie bardzo niewiele. Nie było żadnych list transportowych z Generalnego Gubernatorstwa do żadnych z obozów, oprócz transportów
oprócz transportu w samej Rzeszy i transportu z Theresienstadt i z Westerbork w Holandii. Więc ludzie szykujący list transportowych, oprócz tych trzech grup, które wspomniałem, ich nie znajdą. Wywiad brytyjski przechwycił przez notatki w styczniu 1943 roku raport dotyczący akcji Reinhardt, wysłany przez Hofflera do generała w Krakowie. I w tym telegramie przechwyconym przez Brytyjczyków są podane liczby wysłane do Bełżca. 434 tysiące, 5008 osób. Nie jest pewne, czy ta liczba obejmowała deportowanych z samej Rzeszy. Jeśli tak, jeśli nie, to ta liczba ludzi zamordowanych w Bełżcu z pewnością sięgnie pół miliona ludzi. Pół miliona ludzi w ciągu 9 miesięcy. To jest porażająca liczba. Proszę o następny slajd. Jest znowu jedna z fotografii, która została zrobiona w Bełżcu z grupą kapo stojących na zewnątrz baraków. To znowu fotografia, której druga kopia została zatrzymana potajemnie przez polskiego fotografa. Więc to jest jedna z niewielu fotografii, pokazująca w zbliżeniu, gdzie widać Żydów w obozie zagłady. Więc to jest bardzo ważne zdjęcie. Dziękuję. Proszę następne zdjęcie. Bardziej znanym więźniem to mężczyzna, który nazywał się Rubin, czy też Rudolf Reder. Naprawdę nazywał się Rubin. Udało mi się to odkryć w przedwojennej polskiej książce telefonicznej. Być może zmienił swoje imię z Rubin na Rudolf, aby wyglądać się na mniej na Żyda. Uciekł do Lwowa, gdzie napisał w listopadzie 2022 roku, gdzie napisał swoje wspomnienia. To jest jedyne wspomnienia napisane przez Żyda z Bełżca. Nie ma żadnych innych. Inny ocalały, Chaim Hirschman, został zamordowany przez polskich antysemitów w marcu 1946 roku po złożeniu zeznań, ale nigdy nie napisał wspomnień. Liczba ocalałych z Bełżca, ludzi, którym udało się uciec z obozu, jest niewiarygodnie niska. Być może 10 w największym razie. Z pół miliona ludzi, być może 10 ludzi ocalało. Dziękuję. Proszę następny slajd. To zdjęcie Sobiboru, ogólne zdjęcie Sobiboru. Słynna wieża po środku z albumu Johanna Neumanna, opublikowany w 2020 roku. Fotos aus Sobibor. Dziękuję. Proszę następny slajd. W przypadku Sobiboru miejscowi Żydzi zbudowali ten obóz. I zbudowali go miejscowi Żydzi i kilku Polaków, ale nikogo nie dopuszczano do
komór gazowych. Richard Tomala, o którym wcześniej mówiłem w przypadku Bełżca, on odpowiadał za konstrukcję tego obozu. Wszystkie te trzy obozy nie wyglądają tak jak Auschwitz. Są znacznie mniejsze. Sobibór miał kształt prostokąta 400 na 600 metrów. Był podzielony na cztery wyraźne obszary. Vorlage, dokąd przyjeżdżały transporty, recepcje, przyjęcia, zwane też obóz drugi, gdzie Żydzi się rozbierali. Kobiety rozbierały się w baraku, a mężczyźni na zewnątrz, na otwartym terenie. Potem był Totenlager, tam gdzie znajdowały się komory gazowe i groby masowe. I na koniec Notlager, zbudowany latem 1943 roku zgodnie z rozkazem Himmlera jako obóz. W którym naprawiano przejętą rosyjską amunicję. Pierwotnie, zobaczę to Państwo w przypadku wszystkich trzech obozów, zbudowano z początku trzy komory gazowe. Sobibór opierał się na wzorcu Bełżca. Proszę następny slajd. Człowiek w środku koło kobiety to Franz Stangl. Był pierwszym komendantem w Sobiborze i drugim komendantem Treblinki. Stangl był zaangażowany w program T4. Stangl był świetnym organizatorem. Nie był brutalnym człowiekiem. Trzymał się z dala od tej strony obozu. Nie miał wielkiego kontaktu z Żydami. Oprócz jednego człowieka, o którym powiem później w przypadku Sobiboru, Globocznik uważał Sztangla za najlepszego komendanta w Polsce. Nie był typowym nazistą. Był dobrym planistą, dobrym organizatorem. Był mordercą, ale nie był brutalnym sadystą jak Wirt. Proszę o następny slajd. Jeśli chodzi o innych członków załogi, to trzeba wspomnieć Karla Frenzela, Gustawa Wagnera, Eryka Bauera i Bolendera. Powiem trochę o losie tych czterech indywiduów. Frenzel postawiony przed sądem. Sądzono go w Hagen w Niemczech po wojnie. I dostał dożywocie. Wagner uciekł z sprawiedliwości. Uciekł do Brazylii, gdzie popełnił samobójstwo, rzekomo, chociaż jest trochę wątpliwości co do tego. Podobno został dźgnięty w pierś, czy dźgnął się w pierś nożem. Niektórzy sądzą, że Stanisław Szmeszner, który także uciekł z Sobiboru i mieszkał w Brazylii, że on był za jego śmierć odpowiedzialny. Nigdy już się tego nie dowiemy. Bo Szmeszner a wkrótce też popełnił samobójstwo. Eryk Bauer, tak zwany Gasmeister w Sobiborze, był odpowiedzialny za komory gazowe. Był brutalnym sadystą. Był też skazany na dożywocie w Hadze. Hagen, przepraszam. Bolender też został postawiony przed sądem w Hagen. Ale zanim otrzymał wyrok, popełnił samobójstwo. I na koniec wspomnimy z niesławnych trawniki Mena,
Trawniki to był obóz treningowy SS w dystrykcie lubelskim, który, gdzie szkolono był sowieckich więźniów wojennych. Najbardziej niesławnym był Iwan Demianiuk, który był sądzony w Izraelu w latach 90., gdzie sądzono, że jest Iwanem groźnym, Iwanem strasznym z Treblinki, ale to nie on był. I w końcu jego po apelacji odrzucono jego wyrok dożywocia. Iwan Groźny, to właściwie był Iwan Marczenko, o nim wspomnę później. On niego nigdy nie sięgnęła sprawiedliwość. Jeśli chodzi o załogę SS, to tylko Hakenholt został postawiony przed sądem w Zbełżce. Nikt więcej, wszystkich, niektórych przesłuchiwano, ale sprawę odrzucono. Co do Sobiboru, sporą część załogi postawiono przed sądem. Większość otrzymała bardzo krótkie wyroki. Kilku z nich uniewinniono, a w Treblince Karl Franz dostał dożywocie, Maciej dostał dożywocie. Większość pozostałych dostała stosunkowo krótkie wyroki. Myślę, że to jest niestety wstyd. Proszę następny slajd. Proces masowych mordów wyglądał tak samo we wszystkich trzech obozach zagłady. Większość traum transportów przyjeżdżała pociągiem. Niektóre miejscowe transporty przywożono na wozach konnych, niektórzy ciężarówkami. Toivi Blat z Izbicy przyjechał do Sobiboru z getta w Izbicy. On przyjechał ciężarówką, nie pociągiem. Niektórzy nawet z niedalekiej miejscowości szli pieszo. Gdy transport rozładowano na rampie prowadzonych do obozu, gdzie ich rozbierano, potem przez taki specjalny korytarz prowadził z drutem kolczastym, prowadził do trzech komór gazowych. Nie można było nic widzieć poza tym jakby korytarzem. I tam te żydowskie polskie ofiary bito często i poniewierano, prowadząc do komór gazowych. Zachodnie Żydów z Polski traktowano brutalnie. Żydów z Zachodu traktowano inaczej. Niemcy byli trochę bardziej grzeczni wobec Żydów z Niemiec czy z Holandii. Czasami wywieszano nawet mydło w komorach, stwarzając iluzję, że zaraz po prostu odbędzie się prysznic. Gdy ofiary żydowskie wchodziły do tego korytarza, to kończyła się już wszelkie pozory. To była ta granica. I wówczas już Żydów z Zachodu traktowano tak samo jak polskich Żydów. Proszę o następny slajd. W Soborze, tak jak po Soborze, jak w Bełżcu i w Treblince były trzy komory gazowe z początku. Nie ma żadnej fotografii komór gazowych z Sobiboru. I wszystko, co mamy, to kolejny rysunek mojego przyjaciela Bilego Rutherforda, który pokazuje drugą fazę komór gazowych w Sobiborze. Pierwsze były zrobione głównie z drewna.
a potem zbudowano komory z betonu. Potem były 6 komór, chociaż niektórzy ludzie dzisiaj twierdzą bez żadnych znalezisk archeologicznych, że de facto było 8 komór gazowych. Być może, jak w przypadku Sobiboru, może ostatnie 2 komory były, że tam znajdowały się silniki, które truły gazem. Co ważne, jeszcze transport do Sobiboru przyjechał z Polski miasteczka Rejowiec 7 kwietnia 1942 roku. A potem kolejne transporty przyjeżdżały z dystryktu lubelskiego. Niewielu ludzi wie, że Sobibór był uważany za obóz wykorzystywany, kiedy Bełżec nie dawał rady. Sztengel wyjechał w sierpniu, żeby zająć się Treblinką. Przyjechał kolejny komendant, który też wcześniej pracował w T4, który przyjął dowództwo nad obozem. Był nowy komendant, był bardzo dużym mężczyzną, dość otyłym. I nazywano go pseudonimem Trotl. Ze względu na sposób, w jaki mówił do Żydów i do części załogi SS. Serwisem komór gazowych zajmowały się firmy zajmujące się paliwem. I gdy w Bełżcu w Sobiborze powiększono komory, zaczęto używać już nie jednego, ale 2 silników. Co ważne, Himmler odwiedził ten obóz w lutym 1943 roku. Był w Sobiborze. Podobało mu się, co tam zobaczył. Uznał, że obóz nie spełnia, nie wyrabia całej swojej mocy, więc nakazałby wysyłać do niego także transporty z Francji i z Holandii. Wysłano 19 transportów z Holandii między marcem a lipcem 1943 roku. I co do transportów holenderskich, to mamy szczegółowe listy transportowe, dokumenty transportowe. No i na koniec obóz został rozbudowany latem 1943 roku. Himmler chciał, żeby Sobibór zmienić na obóz koncentracyjny, który by podlegał centrali w Berlinie, a nie Globocnikowi. Oskar Pohl, szef centrali w Berlinie i Globocnik też, im nie podobał się ten pomysł i przekonali Himmlera, by Sobibór dalej pozostał obozem zagłady pod kontrolą Globocnika. I w tym obozie składowano i naprawiano też broń radziecką, przyjętą broń radziecką. Następny slajd. Teraz powiem o największej ucieczce masowej więźniów w całej II wojnie światowej. We wrześniu 1943 roku niemieckie transporty z Mińska przywiozły sowieckich więźniów wojennych, którzy mieli doświadczenie wojskowe. I to był błąd niemiecki. Sasza Pecierski prowadził bunt razem z polskim Żydem, razem
z polskim Żydem Leonem Feldhändlerem. Leon Feldhändler został zamordowany też przez polskich antysemitów. Więc w czasie buntu zabili buntownicy 12 SS-manów. Podam nazwiska kilku z nich. Jochen Neumann, zastępca komendanta, został zabity, zadźgany, przepraszam, albo zadźgany, albo po prostu odcięto mu głowę. Rudolf Beckmann, Oberscharführer, który polegał pod obóz drugi w obozie, został zadźgany przez dwóch żydowskich więźniów. Teraz nie wiemy, jak zginął. Albo szczególnie brutalnym człowiekiem, został zabity przez więźniów wrazem z Józefem Wolfem, którego brat Franz Wolf przeżył. A wszyscy ci Niemcy zostali później zabici i pochowani na cmentarzu wojskowym w Chełmie, niedaleko Sobiboru. Większość Żydów, którzy uciekli, zostali zabici w lasach, nie tylko przez Niemców i Ukraińców, którzy ich gonili, ale także przez polskich antysemitów i przez partyzantów. To straszna rzecz, ale trzeba o niej powiedzieć. Więc uciekło około 700 Żydów, zgodnie z niemieckim raportem. Jak powiedziałem wcześniej, to największa jednorazowa masowa ucieczka w całej II wojnie światowej. Więc byli bardzo dzielni. Nie możemy nigdy o tym zapomnieć. Dziękuję. Proszę następny slajd. Koniec Sobiboru. Rozebrano komory gazowe. Niektórych budynków nie zniszczono, ale wykorzystano przez Baudienst, czyli niemiecką służbę budowlaną. I w rzeczywistości niektórzy z tych budynków były tam dalej po wojnie, ale zostały spalone przez uchodźców wracających na Ukrainę. Rozebrali baraki i wykorzystali je do opału, bo było zimno. W listopadzie Wagner prowadził egzekucję pozostałych Arbeitsjuden zamordowanych tam na miejscu i skremowanych przez Ukraińców. Zgodnie z oficjalnymi źródłami w Sobiborze straciło życie około 250 tysięcy Żydów. Myślę, że przez Hofera ta liczba podawała 175 tysięcy ofiar, ale tylko podawał tę liczbę ofiar do końca 1942 roku. Ale transporty z Francji i z Holandii sprawiły, że ta liczba wzrosła do 250 tysięcy. Dziękuję. Proszę następny slajd. Ta fotografia. Skala Franca, album Karl Franca pokazuje arsenał w Treblince. Widzą Państwo, z lewej i z prawej nie ma żadnych budynków. Gdy obóz działał, przed buntem były dwa baraki stykające się ze sobą, więc fakt, że na tym zdjęciu nie ma żadnych baraków, to znaczy, że to zdjęcie zostało zrobione po buncie. Proszę następny slajd.
Treblinka znajduje się przy bardzo ważnym linii kolejowej. Wszystkie transporty kolejowe, które jechały tamtą linią. Konstrukcja była nazwana przez Richarda Tomala z Bauleitungu SS w Zamościu. To nie był duży obóz, ani trochę nie tak wielki jak Auschwitz. Też miał wymiar 600 na 400 metrów. Ten obóz był podzielony na dwie części. Niższy obóz, gdzie przyjmowano transporty, gdzie znajdowały się baraki sortowania żydowskie i baraki, w których mieszkała ta mała załoga żydowska, gdzie był lazaret, gdzie mieszkali też załoga niemiecka. W lazarecie mordowano chorych dzieci i niepełnosprawnych. A główna część tego obozu była jakby zamaskowana jak baraki Czerwonego Krzyża, więc ludzie wierzyli, że udają się do lazaretu na badania medyczne. A tutaj niestety nie tak się to działo, bo ich w lazarecie ich rozstrzeliwano i palono. Wrzucano do grobów masowych. W głównym, wyższym obozie znajdowały się komory gazowe i groby masowe. Tam pracowali Żydzi Arbeitsjuden. Był zupełnie oddzielony, tak jak Bełżcu, jak w Sobiborze, od reszty obozu. Oprócz wiernika, który był głównym budowniczym, zbudował w obu obozach wiele baraków. Nikt nie przekroczył tego progu między dwoma obozami, bo każdy, kto to zrobił, nie wracał. Płoty były zakamuflowane. Zamaskowano je liśćmi i gałęźmi. Nikt nie wiedział, co działo się w tym Totenlager. Oprócz Żydów, którzy tam pracowali, tych kilku, którzy uciekli w czasie buntu i wiernika. Następny slajd. Kolejne zdjęcie z albumu Franza Stangla. Z Kurta Franza, przepraszam. Franz Stangl z lewej strony w białym mundurze, z którego słynął. Być może sam to zrobił, a być może ktoś mu to zrobił, być może żydowscy więźniowie. A z prawej strony jest brutalny Kurt Franz, który wówczas był zastępcą komendanta, gdy to zdjęcie robiono. Później stał się trzecim i ostatnim komendantem Treblinki po buncie. Niektórzy twierdzą, że to zdjęcie zrobiono na zewnątrz komendantury. Nie sądzę. Uważam, że to są baraki SS, gdzie mieszkali, bo Franz nie nosi tutaj munduru. Więc uważam, że to wskazuje, że to właśnie w baraku SS zrobiono. Proszę o następny slajd. Pierwszym komendantem Treblinki był inny członek zespołu T4, dr Ernfried Eber, kolejny Austriak. Stangl był Austriakiem. Został zwolniony przez Globocnika w połowie sierpnia 1942 roku. Wirt i Globocnik pojechali do Treblinki w sierpniu 1942 roku. Najwyraźniej tego samego dnia, co Gerstein miał tam być. To inny powód, dla którego sądzę, że Gerstein odwiedził Treblinkę. Jego wizyta była później. Nie sądzę, żeby ci dwaj chcieli, żeby
Gestern zobaczył obóz w stanie, w jakim ówce się znajdował. Wirt i Stangl zreorganizowali obóz, zbudowali większe narzędzie do gazowania. Wiernik i wielu innych Żydów twierdzi, że było 8 komór gazowych w Treblince. Jednak wszystkie Niemcy twierdzą, że było między 6 a 8. Nie wiem, czemu tak mówili. Nawet Gerstner mówi, że było 8. Być może nigdy już się nie dowiemy. Ale Wiernik był jako główny budowniczy. Być może powinien wiedzieć, o czym mówił. I te komory gazowe zostały zbudowane we wrześniu i w październiku 1942 roku. I oczywiście podwoiły zdolność mordowania. Załogi SS wszystkich trzech obozów załoga SS miało około 30 we wszystkich miało około 30 SS-manów i około 120 Ukraińców. To nie jest wielka liczba. Nie ma żadnych kobiet wśród załogi. Najbardziej niesławnym strażnikiem w Treblince byli Fritz Kuttner, który zmarł zanim go postawiono przed sprawiedliwością, Mitte i Menz, które bardzo aktywnymi w lazarecie, Hitreiter, którego specjalnością było zabijanie dzieci, and Mattes, który odpowiadał za Totenlager. Franz, powiedziałem wcześniej, dostał do żywocie także Mattes. Nie pamiętam niestety, ile Hitreiter i Mitte dostali, ale dość spore wyroki. Było też 120 strażników ukraińskich. Najbardziej niesławnym, w mojej opinii, był Iwan Marczenko, który, jak mówiłem wcześniej, nigdy go nie postawiono przed sprawiedliwością, był brutalnym sadystą. Spędzał większość swego czasu, proszę wierzyć lub nie, ale w Treblince były Ukrainki też, zatrudnione przez SS jako sprzątaczki i praczki i tak dalej. Większość z tych kobiet złożyła zeznania po wojnie. Złożyły zeznania mówiące, jak zwołał się Marczenko. Także wielu jego kolegów w szczegółach opisywali, że Marczenko, co Marczenko robił w obozie. I te śledztwo prowadzono od lat 50. do 70. Były dobrze udokumentowane. I wiedziano, że Iwan groźny to był Iwan Marczenko. Proszę następny slajd. Jak w przypadku Sobiboru, większość transportu przyjeżdżała koleją, gdy je rozładowano, rozbierano kobiety, dziewczęta w baraku, mężczyźni na otwartej przestrzeni. Potem przeprowadzono ich przez ten korytarz do komory gazowej. Jeden z ocalałych z Treblinki, z którym się spotkałem, powiedział mi, że kobiety zawsze szły pierwsze, a dopiero po nich szli mężczyźni. Tak jak w Sobiborze i Bełżcu. Używano do mordowania tlenku węgla z rosyjskich silników czołgowych. Gazowanie trwało około 20 minut, a potem zwłoki chowano w grobach masowych. A potem spalano na specjalnych
w rusztowaniach. Ciało składano na szynach kolejowych i podpalano. Osobą, która była za to odpowiedzialna, dodam jeszcze, SS-man zwany Erik Frost był ekspertem kremacyjnym w akcji Reinhardt i przeprowadził to samo zadanie w Bełżcu-Sobiborzu i w Treblince. Chociaż był członkiem załogi Sobiboru, został zabity po buncie w Sobiborze przez Ukraińca, przez strażnika, swoim własnym karabinem maszynowym, gdy jechał z Sobiboru do Trawnik. Proszę następny slajd. Pierwszy transport. Masowy transport. Przybył do Treblinki z getta warszawskiego 23 lipca 1942 roku. Potem transport jechał dalej z Warszawy, wykorzystując ten sam pociąg. Transporty z Częstochowy, Radomia, Kielce, Białystoku, Terezjansztok i innych jechały później. Po wizycie Himmlera na początku 1943 roku, on odwiedził wówczas wszystkie obozy, także Sobibór, Bełżyc. Po tej wizycie przesłano także do Treblinki transporty z Grecji i z Macedonii. Himmler był pod wrażeniem Treblinki, ale nie podobało mu się, że zwłoki zostały zakopane, a nie spalone, i nakazał ich ekshumację i kremację. I to zajęło większość czasu w 1933 roku z załodzy SS. Biorąc pod uwagę, że o buncie będziemy mówić w kolejnej prezentacji, nie będę się tutaj dużo mówił na ten temat, ale to jest, muszę jednak trochę o tym powiedzieć. Komitet oporu został stworzony i planował ten bunt przez wiele miesięcy. W Treblince wiosną 1933 roku wybuchła epidemia tyfusu, która powstrzymała plany buntu. Głównymi liderami byli Zoltan Bloch, Galewski, Lubling, Chorążycki, Kurland i Leichhardt, dr Leichhardt. Wszyscy oni zginęli w czasie buntu. Ani jeden nie przeżył. Dzięki moim niedawnym badaniom ustaliłem, że Bloch jest lepiej znany pod nazwiskiem Zelów. Pochodził z Preszowa i służył też w czechosłowackim wojsku. Razem ze swoim drugim autorem piszącym książkę o Treblince zrobiliśmy badanie. Sprawdziliśmy z czechosłowackimi archiwum wojskowym i uznaliśmy, że nie było w wojsku żadnego Zoltana Blocha. Wiem, że Bloch był fotografem w Preszowie, w Słowacji. Wiem, że Zoltan Bloch był fotografem, więc wierzymy, że Zoltan Bloch tak naprawdę to było jego prawdziwe nazwisko. Jeśli chodzi o sam bunt, to podpalono kilka budynków, zniszczono stację paliw przez wielki wybuch, ale wyższy obóz został nietknięty. Około 200 Żydów uciekło. Pod koniec wojny żyło jeszcze 60. Dlaczego tak wiele wiemy o Treblince? Bo ocalali, złożyli zeznania i także na procesie Eichmanna.
Około 200 Żydów uciekło, 60 przeżyło do końca wojny. Z tych ocalałych mam zaszczyt powiedzieć, że Teichmann i Rosenberg, z nim się zaprzyjaźniłem, korespondowałem z nimi przez wiele lat. Dzięki domowi bojowników getta w Izraelu i oczywiście byli w moim życiu bardzo ważni. Tak, Samuel Wielenberg był ostatni z ocalałych z Treblinki, zmarł parę lat temu. I teraz już nie ma nikogo z buntowników przy życiu. Nikt już nie może dać żadnych więcej odpowiedzi. Gdy w czasie moich komunikacji z Teichmannem i Rosenbergiem uznałem, że byłem pod wrażeniem, że oni byli bardzo uczciwi. Jeśli mówili, że czegoś nie pamiętali, to po prostu mówili, że nie pamiętali. Jeśli czegoś nie widzieli, mówili, że nie wiedzieli. Niczego nie wymyślali. Nie starali się niczego upiększyć czy podrasować. Bardzo im jestem za to wdzięczny. Po buncie Sztangl i Stangl i innych wysłano do północnych Włoch. Kurta Franca mianowano trzecim ostatnim komendantem, który nadzorował likwidację obozu. Po buncie przyjechały jako ostatnie transporty z Białegostoku 21 sierpnia 1943 roku. To był ostatni transport, którym się zajmowano. Komory gazowe wówczas rozebrano, większość budynków zostało rozebrano i posadzono tam o łupin. Zapomniałem wspomnieć, że wszystkie trzy obozy zagłady Globocnik kazał, by dał dawny były strażnik ukraiński, mieszkał w każdym z trzech obozów, który by nadzorował, by tam nie prowadzono żadnych wykopalisk i by trzymać ciekawski z daleka. To bardzo ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć. Ostatnich więźniów zabito z ostatnim transportem 17 listopada 1943 roku. Więc listopad 1943 to koniec akcji Reinhardt. Proszę następny slajd. Wnioski. Nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnych liczb Bełżca, mam ten przywitany telegram, ale szacuje się, że całościowo w Treblince zamordowano co najmniej 885 tysięcy Żydów. Niektórzy uważają, że więcej, niektórzy, że mniej. To jest mój szacunek. Wszystkie trzy obozy zabiły około 1 600 000 niewinnych żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn z różnych krajów okupowanych przez nazistów. To dlatego akcja Reinhardt jest takie ważne. Akcja Reinhardt zamordowała więcej ludzi niż Auschwitz. I zasługuje, by o niej wiedziano, uczono i mówiono. Dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie mówiłem za długo. Chciałem jeszcze tylko pokazać to ostatnie zdjęcie. Także z Treblinki. Z albumu Kurta Franca. Budynek w środku z tym dziwnym dachem. To zoo. Niemcy w Treblince zbudowali zoo. Dla swojej rozrywki zbudowali też Biergarten, ogródek piwny dla swojej rozrywki. To uważam za dość mrożącą rzecz w przypadku nazistów. Chętnie odpowiem na pytania. Mam nadzieję, że ta prezentacja Państwu się przyda w szerzeniu informacji.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, Chris, za podzielenie się swoją szeroką wiedzą. Jak powiedziałam na początku naszego programu, ograniczyliśmy Cię, daliśmy Ci tylko 55 minut. Ale uważam, że wzbogaciło nas to, co nas pokazałeś. Przez ostatnie 5 minut postaram się, zanim odpowiemy na pytania, postaram się przydać ludzkiej twarzy tym sztetlom, miasteczkom, miastom i ludziom, których wysyłano do tych trzech obozów zagłady czy ośrodków zagłady operacji Reinhardt. Słyszeliśmy statystyki w czacie, czytaliśmy wiele poruszających komentarze, które Państwo pisali o członkach rodziny, które wysłano do Treblinki, Bełsta czy Sobiboru, czy też do Auschwitz, ale chciałbym przez 5 minut bardzo krótko spojrzeć na dwie małe miejscowości. Nie na duże miasta, o których wiemy, jak Warszawa, czy Łódź, czy Lublin, dwie małe miejscowości. Jedno w Galicji, w zachodniej Galicji. Miasteczko Nowy Targ, a drugie miasteczko 20 km od Warszawy. Miasteczko kurort Otwock. I spojrzeć na, co stało się z jedną rodziną wysłaną z Nowego Targu, z Podhala, na południu Polski, rodziną wysłaną do Bełżca i inną rodziną z Otwocka wysłaną do Treblinki. Te rodziny to moja rodzina. Nazywam się Talinej, jak Państwo wiedzą, jestem dyrektorką Centrum Holokaustu i Ludobójstwa w Johannesburgu. Chcę powiedzieć o Bełżcu i o tej wspaniałej książce, którą pokazuję też Państwu. Pokazuje na to zdjęcie książki na slajdzie. Książka Ewy Koper, Każda ofiara ma imię, która ta książka przygląda się kilku rodzinom, kilku ofiarom i tym, co się z nimi stało. Krista, mówiłeś o wielkich liczbach, o milionach, o setkach tysięcy. W Bełżcu niektórzy mówią, ty mówisz o pół miliona, niektórzy, że prawie pół miliona, ale spojrzymy na jedną rodzinę. To jest moja rodzina. Rodzina mojego ojca, którzy pochodzili z Nowego Targu 28 lub 30 sierpnia, prawdopodobnie 28 sierpnia 1942 roku, zebrano ich na stadionie, na boisku piłkarskim w mieście. To boisko dalej tam istnieje, byłem tam w lipcu, przeprowadzono selekcję tych, których wybrano na deportację i mord. Przeprowadzono na drugą stronę drogi na stację kolejową i wysłano do Bełżca, gdzie ich zamordowano prawdopodobnie 2 dni później, prawdopodobnie 30 sierpnia 1942 roku. Mój ojciec i wujek ocaleli, przeżyli wiele obozów i pod koniec zostali ocaleni przez Oskara Schindlera w ostatnim obozie w Drunnitz i wyzwoleni zostali przez Sowietów. Ale moja babcia Eleonora i moje ciotki Hela i Cilla Turner i wiele, wiele innych członków rodziny zostali zamordowani w Bełżcu. Byłam tam na otwarciu tego nowego memoriału. I byłam tam jeszcze raz kilka miesięcy temu. I chcę zakończyć, nawiązując do tego, co Chris powiedział w swojej poruszającej prezentacji, pokazać tę mapę wszystkich miejscowości z całej Galicji i także poza nią. Miasteczek, miast, sztetli, wiosek, z których ludzi wysyłano do Bełżca, gdzie ich mordowano.
Sądzę, że samo to, że powiem wam pokrótce o 10 członkach rodziny, które tam zamordowano, o których wiem, to być może było wielu innych, ale nie wszystkich wiem. Nie znam ich imion, ani kiedy ich wysłano do Bełżca. Że to państwu da, pozwoli poczuć, co znajduje się poza tymi, z drugiej strony tych liczb wielkich. Drugi przypadek, który chcę bardzo krótko powiedzieć, to przypadek miasteczka Otwock. Jeśli państwo tam nigdy nie byli, to bardzo rekomenduję wizytę w tym pięknym miasteczku. Jeden z największych ośrodków drewnianej architektury w sercu Polski. 20 kilometrów pod Warszawą. Słynął kiedyś ze swoich instytucji medycznych i sanatoriów. Był uważany jako kurort zdrowotny przed wojną przez Żydów. Populacja żydowska stanowiła połowę miasta. Miasteczko miało około niecałe 20 tysięcy mieszkańców, a ponad 10 tysięcy to byli Żydzi. By pokazać państwu jakby istotę populacji miasta. Mamy dość dużo zdjęć z Otwocka i dzienniki wspomnienia. Nie mam czasu teraz, by o tym mówić, ale bardzo polecam, by państwo przeczytali, poczytali o tym miasteczku. Historie są fascynujące. Wojsko niemieckie dotarło tam 14 września 1939 roku, dwa tygodnie przed zajęciem Warszawy, i pojawiły się przypadki torturowania Żydów. Na przykład przymusowo odcinano mężczyznom brody, plądrowano domy, sklepy, palono synagogi. To jest przypadek, gdzie widać bezwzględność niemieckich sił. Potem ustanowiono getto. Były dwa getta, jedno w kurorcie, a drugie z drugiej strony miasteczka. Nie mam czasu, żeby o tym mówić, ale chcę powiedzieć jednak o tym, że znajdował się tam obóz pracy przymusowej. Chcę powiedzieć o trudnościach życia, o chorobach, trudach życia w getcie. Chcę też powiedzieć o rodzinie mojej matki. Ona pochodziła z Warszawy. Pochodziła z rodziny Flintów. I jej ukochany wujek Benjamin Flint i jego rodzina mieszkali w Otwocku. Przeszli pracę przymusową, deportowano ich do Treblinki 19 października 1942 roku. I zdjęcie z prawej strony to jedyne zdjęcie, które mamy zebranych około 8 tysięcy Żydów. Widzą państwo ich, że siedzą na ziemi przy stacji kolejowej, przy linii kolejowej. Zaraz mają zostać załadowani do pociągu i udać się do Treblinki. To jest bardzo ważne zdjęcie, które łączy to, o czym mówił Chris, o przyjeździe do Treblinki i tu widzimy to. Zdjęcie zrobione godziny, parę chwil przed deportacją do Treblinki. Wśród nich byli, jak powiedziałem wcześniej, była rodzina mojej matki. Benjamin Flint, wujek mojej matki. Tu widzimy zdjęcie jego żony, która prowadziła jeden z pensjonatów w Otwocku, Malka Flint. Te zdjęcia trwały tylko dlatego, że wysłano je do Stanów Zjednoczonych z czasów getta. Jakoś udało im się dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj znajduje się w kolekcji Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. I chcę zakończyć tę moją krótką prezentację, pokazując wam pozostałości z płotu getta w Otwocku. Mam dobrych przyjaciół w miasteczku. Pracuję ze szkołą. Spotykamy się z dziećmi z Otwocka. Współdziałamy z dziećmi z Otwocka. Dzieci zrobiły wywiady ze starszym pokoleniem, którzy pamiętali getto, pamiętali mojego wujka, mojej mamy.
Wujek zajmował się mleczarnią i ciocia, która prowadziła pensjonat, pokazali nam ostatnie zdjęcie z prawej z górnej strony, gdzie jeden ze świadków ich widział po raz ostatni raz. Dał im jedzenie przez płot. I oprócz tego płotu, część tego płotu jest częścią kolekcji z archiwum. Znajduje się na wystawie Centrum Holokaustu w Johannesburgu. I na koniec zdjęcie cmentarza żydowskiego, zapuszczonego cmentarza żydowskiego w Otwocku, gdzie niewiele grobów pozostaje, niewiele grobów stoi, ale widzimy też tutaj dzieci i mieszkańców miasteczka działających w forum dialogu w Otwocku, którzy sprzątają cmentarz i zabierają tam izraelskie grupy na cmentarz, by upamiętnić ponad 10 tysięcy Żydów. 8 tysięcy z nich zamordowano w Bełżcu, 3 tysiące ukrytych gdzieś w miasteczku, wyłapanych przez nazistów i zamordowanych w grobach masowych. I gdy wojska radzieckie wyzwalało miasteczko 17 stycznia 1945 roku, tylko 400 Żydów było jeszcze przy życiu. Dziękuję, że mogłam nadać twarz jednostek, które mogliby reprezentować te 1 600 000 zamordowanych w operacji Reinhardt. Kuba, przekazuję Tobie pałeczkę, byśmy spojrzeli na kilka pytań przez ostatnie 15 minut. Dziękuję, Tali, za tę bardzo osobistą opowieść i podzielenie się z nami fragmentami swojej historii rodzinnej. Chris, bardzo dziękuję za szczegółową prezentację tych trzech obozów. Nasz czat jest pełen komentarzy i pytań nadesłanych przez uczestników z całego świata. Jest wiele pytań. Ja wybiorę tylko kilka. Przekażę wszystkie te pytania Chrisowi, który na nie odpowie. Przekażemy odpowiedzi na te pytania razem z zapisem wideo tego wydarzenia. Proszę mnie jeszcze raz przewybaczyć, że nie będę w stanie przeczytać wszystkich. Pytanie o niemieckich-ukraińskich sprawcach, którzy pojawili się na kilku fotografiach z kolekcji Domu Bojowników Getta. Pytanie, czy starano się zidentyfikować tych strażników, tych sprawców? Czy wiemy, czy pewnie skończyli na Zachodzie? Bardzo dobre pytanie. Większość SS-manów w komendanturze, w zajściu komendantury, zostali zidentyfikowani. Czy możemy jeszcze raz zobaczyć to zdjęcie? Jakub? Sądzę, że to było zdjęcie numer 3 na prezentacji. W międzyczasie możemy się skupić na innym pytaniu. Czy były jakieś faktury dotyczące tych obozów, tak jak w przypadku obozu Auschwitz? Żadnych planów nie znaleziono, ani faktur. W przypadku Bełżca udało mi się tylko ustalić dwa dokumenty. Są listy, jakby dokument, obiektów splądrowanych przez nazistów. Jest więcej dokumentów dotyczących Sobiboru i Treblinki. W większości są to listy wagonowe.
Ale w przypadku Bełżca nie ma żadnych list wagonowych, nie zachowały się, ponieważ bo w 1944 roku większość dokumentów dotyczących transportów do Bełżca były trzymane na stacji w Bełżcu, która została zniszczona przez Sowietów. Zupełnie zniszczona, więc wszystkie dokumenty straciliśmy. Wszystko, co jest z obozu, nie ma tego wiele. Nie ma wiele dokumentów. Jest kilka dokumentów dotyczących Treblinki. Kilka dokumentów dotyczących od Franca dotyczących dokumenta, ale jest bardzo niewiele dokumentacji. Nie ma żadnych planów obozów albo komór gazowych. Tak jak w przypadku Auschwitz, niestety. Bardzo krótko dodam tylko, że Gita Sereni, Into the Darkness, wywiad z Francem Sztanglem, bardzo polecam tę książkę. Jeśli słuchacze nie czytali tego, to jest książka, którą bardzo bym poleciła. Oprócz oczywiście książek Chrisa o obozach. Chris, czyli moglibyśmy wrócić do pytania o sprawcy. Kilka zdań, bo rzeczywiście kończy się nam czas. Z pamięci muszę Państwu zaufać. Na fotografii jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięciu sesmanów. Udało mi się zidentyfikować faceta na początku, Tauszu. Inny nazywa Gringes. Za nim Fikes. Centrum Zörke. Hakenhau. Najbardziej znany, który rozpłynął się po wojnie, nigdy go nie odnaleziono. Obudował komory gazowe. Jeszcze jeden, Dexo. Większość z nich popełnia samobójstwo. Tauscher na przykład. Ginger zabity na polu bitwy. Hakenhall nigdy nie odnaleziono, nigdy nie przeprowadzono pod sąd. Daxer zmarł przed procesem. Więc to jest moja odpowiedź na to pytanie. I ostatnie pytanie, które możemy odpowiedzieć. Przepraszam, że więcej nie damy rady odpowiedzieć. Być może w następnym naszym wydarzeniu odpowiemy na kilka z nich. Pytanie o ocalałych. Liczba Żydów, którzy uciekli z Sobiboru i udało się dożyć do końca wojny. Jest wiele różnych raportów. Niektóre mówią od 50, niektóre mówią o 90. Skąd taki rozdźwięk? I jakie źródło pan korzysta? Jeśli chodzi o Bełżec, powiem o wszystkich trzech. W przypadku Bełżca nie ma więcej niż 10, ale tam nie było żadnego masowego buntu w Bełżcu. Więc to były pojedyncze, indywidualne ucieczki ludzi, o których wiemy z innych relacji, innych ludzi. Oczywiście Rudolf Reder i Chaim Hirschman. W Sobiborze, pisze o Sobiborze, więc powinien wiedzieć, było kilka pojedynczych ucieczek. Były dwie ucieczki w Sobiborze. Warto o nich wspomnieć. Jedna to sam bunt, a drugi to ucieczka jednego z komand w lipcu 1943 roku, gdzie uciekło około 10 Żydów. I oczywiście potem ten wielki bunt. Sądzę, że ta liczba tu wynosi 80 kilka osób w przypadku Sobiboru. Co do Treblinki, podałem liczbę. Nie pamiętam teraz, jaką liczbę podałem. Jeszcze raz sprawdzę. Tak.
Było dużo indywidualnych ucieczek, pojedynczych. Niektórym udało się ocalić, dotrwać do końca wojny, niektórym nie. Jednym z najbardziej znany to Abraham Krunicki, który uciekł w Treblince uciekł pociągiem, który wywoził ubrania ofiar do Lublina. Uciekł tym pociągiem, zmarł w getcie warszawskim, w powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku. Więc 80 kilka osób potwierdzę to, gdybym to odpowiadał na pozostałe pytania. Muszę tutaj zakończyć, podziękować wszystkim Państwu za spędzenie czasu z nami. Najbardziej chciałbym podziękować Krzysztofowi Łobowi i Tali Nates za ich prezentację. Dziękuję bardzo także. Adin Shahar z Domu Bojowników Getta, naszym partnerom za organizację tego wydarzenia. Na koniec chciałbym podziękować moim kolegom z Muzeum Galicja, Ada Kopić-Pawlikowski, Kuba Katulski, którzy pracują nad tym programem. I na koniec dziękuję tłumaczowi. To nie jest ostatnie wydarzenie z tej serii. Proszę zapisać w swoim kalendarzu następne wydarzenie. 18 stycznia będziemy mówić o Treblince i przede wszystkim o oporze w Treblince. Będziemy mówić kilku mówców. Caroline Sturdy-Coles, Tamir Hod i Jaron Cur. Już Państwa zapraszamy na to wydarzenie 18 stycznia. Jeszcze raz dziękuję za to, że Państwo spędzili te półtorej godziny z nami. Chris Tully, dziękuję za Wasze prezentacje. Dobrej reszty dnia, wieczoru. Dziękuję jeszcze raz.